nie mam tą butelkę, kurwa, z tyłu mi niewygodnie. Bądź miły, wężykiem. Jestem miły. Nieprawda. Jestem bardzo miły. Nieprawda. Jestem najmilszym Andrzejem, jakiego znasz. To prawda. Popatrz, Andrzej Mustang. Fajnie, fajnie. Co ci po tym Mustangu? No raczej nie jest mu tak gorąco jak nam. Ale stoi w korku. A tutaj brawo dla panów. To prawda. Jeden lepszy od drugiego. Cebulę roku wygrywa Audi RS3. Ale śmierdzi z tej Oktawii. Albo może to nie z niej. Czym śmierdzi? Pewnie biedą. Boże, co to za korek? Że już? Oparki zjechał nam. Dzięki od Wojcka. Ale ładna beciszka. No i co? A ten Golf to tak, o tak, zreflektował się. Cofam to, co chciałam powiedzieć z niemiłego. Taki ja też tak średnio sympatycznie. Boże, a to co za umieralnia jakaś? Czemu ten biały dojeżdża do naszej krawędzi? Not cool at all. Bo to jest biały bus. To dlatego. No dobra, weź go o mnie jakoś inaczej, bo to jest jakiś frajer pewnie. No nie wiem czy... Uuu, ale grubo było. Not cool at all. O, pan jest sobie na tym, na wisełce, tym takim kajaczkiem z purpurem. Boże, jakie to jest cienkie. Ja już widzę, jak z tego spadam do wody, a potem tonę. Co to takie gówna? Ktoś tu hoduje krowy, czy co? Nie, to na pewno była policja konna. I mu pociekło z radiowozu. No dobra, siemano. Dzisiaj sobie pogadam na temat tego, czy prawo jazdy kategorii A2 jest wystarczające. I czy nie, czy tak. Od czego zaczynałem? Siemanko. Otóż swoją przygodę z jednośladami zacząłem od stodwudziestki piątki. Właściwie nie, powiedzmy jeszcze wcześniej był skuter. Był Kymco Like 50 w dwusuwie, które osiągał oszałamiające 70 na godzinę. Ale to wystarczało, żeby sobie pojechać do Warszawy na uczelnię i gdzieś sobie w weekend ruszyć bez większych problemów. Już od tego zacząłem swoją przygodę z jednośladami. Potem miałem w planach zrobienie A1, ale wyszło tak, że zrobiłem kategorię B. Jeździłem sobie tym skuterkiem. No, a potem... A potem była 125 po 3 latach posiadania kategorii B. To była Honda CBR 125R. Nie był to jakiś świetnie udany zakup. Motocykl był mocno styrany życiem. Pojechaliśmy do niego do Radomia aż. Także był od handlarza niestety. No ale co, no jeździł ze mną dumnie chyba prawie 2 sezony, albo nawet pełne 2 sezony. Przesiadka z 50 na 125, no to jest w ogóle już kosmos. Biegóweczka. No i leciało to ze mną jakieś 135-140 na godzinę. A potem chciałem przesiąść się na coś większego, coś już szybszego, a niestety nie miałem jeszcze odpowiedniego wieku do tego, limit 24 lat. Niestety obowiązuje w Polsce, co jest totalnie bez sensu i nieważne, czym jedziesz na kategorię B, czy to będzie maluch,
czy to będzie Ferrari, masz jedno prawo jazdy. Natomiast tutaj niby nasz rząd pomyślał, że właściwie chyba nie tylko nasz, Unia Europejska pomyślała, że motocykle to jest grupa o podwyższonym ryzyku. W związku z tym trzeba zrobić drugą kategorię, no właściwie więcej niż dwie kategorie. Mamy A1, A2 i pełne A. A jeszcze mamy teraz wyszła kategoria AM na skuter. Zrobimy sobie kategorię A2. A po czym w międzyczasie, w trakcie robienia prawa jazdy, pojechaliśmy kupić motocykl i była to Yamaha R3. Z tego bardzo mało w Polsce, szczególnie krajowych. Pojechałem z ojcem i z moim kolegą, który już jeździł na motocyklach, po ten motocykl do Olsztyna, w pięknym stanie, doinwestowany, z przebiegiem 9000 km. Fajna historia, może to na inną opowieść, bo kupowaliśmy to od studentów na wymianie, którzy byli w Nowolsztynie studiować medycynę i pochodzili z Arabii Saudyjskiej. Mega poukładani ludzie, bardzo skrupulatni, fajny pierwszy właściciel. No i z tej wycieczki już ten motocykl wrócił, Mariusz mi go przywiózł. No i musiałem dokończyć prawko, zdać egzamin praktyczny, żeby zacząć jeździć sobie R3. No i powiem wam tak, po zdaniu prawa jazdy, a różnica pomiędzy 125 a taką piękną nówką Funkiel sztuką dwuletnią Yamahą, no to jest niebo a ziemia. Niby chyba Honda miała jakieś 13 koni, Yamaha ma coś koło chyba 42, natomiast pełny przelot Akrapa, filtr sportowy, obstawiam, że trochę mogło to podnieść i gdzieś tam w okolicach pewnie tych 45 koni to ma, waży raptem 160 kg zalane. Więc czułem się, jakbym wskoczył na prom kosmiczny z przyciskiem do teleportacji. Sania, prędkość maksymalna. Ze mną poleciała najwięcej 202 na niemieckim autobanie. I jeszcze nie miałem odciny na szóstym biegu. Prędkość przelotowa spokojnie 140-150, można tym jechać sobie w trasie, żeby nie katować silnika. Lekkie, zgrabne, do miasta nie ma nic lepszego. Pozycja jest dosyć cywilna, powiedziałbym, że nawet bardzo cywilna. W związku z tym nadaje się też na trochę większe wycieczki. No i co? Tyle. A Yamaszką sobie jeździłem chyba też jakieś 2 sezony. Także to powiem, że wystarcza w 100%. No i teraz co? Teraz przyszedł Vulcan. Vulcan to już jest 650, nie 320. Natomiast jest on fabrycznie zblokowany na kategorii A2, czyli ma 48 kuni. I co? I nadal to wystarcza, naprawdę. Pomimo tego, że maszyna jest już dużo cięższa, waży 230 kg, jeżdżę nią praktycznie tylko z pasażerką, to naprawdę to wystarcza. Do setki rozpędza się błyskawicznie. Nie powiem, że to są takie wrażenia jak na Yamaszce, no bo tutaj masa robi swoje. Natomiast łykamy większość samochodów bez problemu. Z pasażerem można sobie przelotowo jechać spokojnie 150-160 bez męczenia silnika. Także jest to wszystko, czego naprawdę można potrzebować, można chcieć. Czy żałuję, że nie mam pełnego A? No pewnie trochę byłoby co innego, jakbym miał. Natomiast naprawdę A2 wystarcza po to, żeby jechać sobie szybko, jechać sobie gdzieś tam w trasę. Nie potrzeba nic więcej.